według mojej wiedzy ona jest dużo to było dużo więcej warte niż te 9 miliardów 400 milionów. Nie chciałbym podawać konkretnej liczby. A przypominamy, że zostało sprzedane za 2 miliardy 200. Tak, cała paczka. Cała paczka, czyli razem z tymi dwoma spółkami. I mało się mówi o tej spółce hurtowej, że tam jeszcze dostali 100% udziału w spółce hurtowej. Tylko, że ta spółka hurtowa Lotosu to odpowiada za sprzedaż prawie 1/4 paliwa w Polsce. Więc oni dostali 1/4 rynku. To dlatego oni za tą spółkę hurtową de facto zapłacili więcej niż za rafinerię. W Gdańsku pod koniec grudnia 2022 roku sprzedano galerię handlową Forum Gdańsk za 1 200 000 000. To jest drożej niż myśmy oddali kontrolę nad rafinerią gdańską, taniej niż ktoś zapłacił za galerię handlową, no na litość boską.